No to było wszystko, co znaleźliście przy obu. Dobra, A to... jedziemy, Ej, wsiadamy to ma... na motory i jedziemy. Ja sobie biorę te drugie okulary słoneczne. Okej, okay, były jedne tylko kosmo. A nie były dwie, mówiłeś dwa okulary słoneczne. Nie, jedne, dwie bandanki. A tu się pomyliłeś, mówiłeś, że jedna bandanka, dwa okulary. Zrozumiałem, oczywiście. Mówiłem, że dwa okulary i się poprawiłem na jeden potem. A, to sorry, nie dosłyszałem. Dobra. Dobra. Ej, mam takie pytanie, czy ja spokojnie mogę kierować jedną ręką? Będą utrudnienia duże, jeżeli nie, będziesz chciał coś jechać. Nie, nie kieruj, ja będę kierował drugim. A innym motorem? Czarny król, czyli ta? Czarny królu, umiesz prowadzić? Moja nigdy nie jeździć na stalowy rumak. A może chcesz do... Nie, nie, to zły pomysł. No, 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 no dobra, to spróbuję. Okej. Okay. No. Bakiem no to... jest tam dość sporo. Odpalacie, no i cóż, są akurat skierowane w stronę Amarillo. Sorry, Albuquerque. Czekaj, on miał takie, on, czy te motocykle mają takie dodatkowe wózki? Właśnie w tych wózkach siedzi, rozumiem, Czarny Król i ty. Dwa, są dwa motocykle czy jeden? Dwa! Dwa, a, nie, bo mają dodatkowe wózki przyczepione. No i ja jeden prowadzę, a w moim siedzi Murzyn, Król Murzyn, a w drugim trzyma siedzisz... twój plecak, jak rozumiem? Tak, trzyma. Dobrze, i tam co mu resztę dałaś, to samo robi John z Walterem, prawda? No dobra. Okay. Ale chwilka, więc... bo co się stało? No się ty prowadzisz motocykl. No to oczywiście. To wiem. Tak. Jak ktoś to jemu daje jakieś instrukcje, jeżeli się pyta. Okej. Okay. No, dobra. Czyli jak rozumiem ruszacie do Albuquerque, tak? Dym, dym, dym. No ruszacie dość szybko. Odjeżdżamy w stronę zachodzącego słońca. Jeszcze to nie tak do końca zachodzi. Minęliście wcześniej spotkaną wam trójkę, tym razem strzeżnicy byli rozstrzelani. Mówią o tym ślady krwi i brak ciał, bo zostaje gdzieś ciągnięte. Czarny królu, tylko ty zostałeś? Tak, tylko moja zostać. Moja ocalić ryżowa kula. Dablej to. Ja mówię tak do Waltera, jak jedziemy. Walter, ty pamiętasz naziolów, gangerów i coś jeszcze, co nas zgoniło? Pluszowe misie i wieprze? Kac, nie, nie, mistrzu gry, ja widzę ten parszywy uśmiech, widzę, nie. Chwila, powiedz to jeszcze raz. Pamiętasz, zginiemy. Nazistów, gangerów, jakieś mutki chyba nas goniły też, to nie? Jeszcze różowy miś. I różowy miś. I jeszcze może... I piąte, Moloch. Czyli mamy piąteczkę. Jedziecie. Koło godziny 19 byliście w okolicach Albuquerque. Minęło was kilku dresów, jadących na znanym wam już samochodzie. O, zobacz! Za nimi po ulicy ciągnięty jest Michael. Już od dawna martwy, ale jego ciało obija się po wszelkich nierównościach na ulicy. Ding, 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 ding. Wybucham takim soczystym śmiechem. Czachy! Jak coś, to wszyscy jesteśmy za czachami. No wiadomo. Ominęli was i jadą dalej. Czachy, czachy. Kilka minut później byliście już przy samym Albuquerque. Mijacie cmentarz i spostrzegacie tam małego chłopca. Tego samego, który wcześniej prosił Johna o pomoc, jak klęczy nad świeżym grobem i płacze. John... Ale co? Patrzę tak na Johna krzywo. Nie wiem, ja przy tym chyba nawet nie było. Pytanie, znów bawicie się w zakupy w Albuquerque, czy jedziecie dalej? Nie. Zostajemy tu przenocować, bo musimy jeszcie zjeść i się napić. Bo musimy wieczór, w ogóle tak? jedzenie kupić, tak. bo mi jest się już skończyło. Wieczór. Nie, dobra, no to tutaj akurat przynocujemy, bo przynajmniej jest w miarę bezpiecznie. Dobrze, czyli nocujecie, jedziecie i tak dalej. Odliczcie sobie po prostu tyle gambli, ile chcecie kupić picia i jedzenia, żeby nie przedłużać niepotrzebnie. Tak, tak, dobrze. Ile kosztuje jedno picie? Jak to z żarciem i piciem? Trzy zawody, trzy żarcie. A mam pytanie o leki na Calcidis? Znaczy Calcidis? Bez problemu. Koszt? Może antyrad... Tak jak w podręczniku? Powiem, tak, w podręczniku wszystko. Ej, Metal, ile docenę wody za latarkę? Policz sobie. Pytanie. Powiedzmy, że latarka jest warta 20. Pytanie moje... Kurwa, nie mówcie, że sobie usunę też X... a nie, dobra. To robię taką rzecz pod tytułem, że będę chciał sprzedać Draguno... Nie, Dragunowa sprzedać czy Kałaszkę? Nie, w sumie... Dobrze, wy się tam zastanówcie, po prostu sobie odpiszcie.
I teraz. Czy ile była woda warta? Ile... Woda i żarcie po 3 jedno. Damen? Po 3. Nie ma. Żyjesz? No żyję. Chyba. Nie wiem. Twoja wola. Otwierasz oczy i widzisz klęczącego nad tobą Bernarda. On tak wstryka ci przed oczyma i mówi: ej, żyjesz? No, raczej tak. Bo ten... ten pręt wystający z twojego brzucha nie wygląda za dobrze. Nabiłeś się na jakiś pręt. Obrażenia krytyczne. Jednak zostałeś opatrzony. Utrudnienia, żyć sobie odporność na ból. Zdałem. Zdałeś. Tak czy siak, 160. No, 150 na szczęście. Kiedyś no, się więc dopisz sobie 150. Tak, tak, pójdzie za tyle. Spoko. To ja tam skwiadam. Dobra, Damen. Ja mam tutaj jakieś szmatki znalazłem, mogę cię opatrzyć, ale wyciągamy, czy mam cię tutaj dobić? Mnie dobić? No to ciągniemy. Dawaj łapę. Chwycił cię i z ogromnym wysiłkiem zostałeś wyciągnięty z twojego brzucha wybryznęła krew. Pochlapałeś i Bernarda i siebie. Na szybko cię zabandażował. Zdał. Jemu dziwo nic się nie stało, więc Elnasar schodzi ci 15%. Z tego lęku i ze strachu zeszło już? Tak, lęki i strach w połowie się utrzymują, znów o połowę, zmniejsz. I żarcie i woda po 3. Tak, woda i żarcie po 3. Dobra. Kurde. Rozglądasz się i widzisz, że jesteś na jednym z rozwalonych foteli w tym wagonie, w którym spadliście. Siedzisz na... jak to się nazywa? W jakimś kwadratowym pomieszczeniu, 5x5, które ewidentnie prowadzi do rur ściekowych, takich większych. I ściany porośnięte są jakimś mechem, świecącym na zielono. Czekaj. Bo nie zrozumiałem, bo leżę sobie i... Znaczy, bo... Jezu, wpadliście do jakiegoś pomieszczenia 5x5. Wagon rozwalony leży w kącie, masz dwie duże rury, które ewidentnie prowadzą do ścieków. Aha, tak? Dobra. No dobra, już. Na ścianach jest zielony mech, który o dziwo błyskawicznie rozprzestrzenił się na wagon, na rozwalony wagon. I zauważysz, że nieco jest na tobie. Bernardzie. Tak? Ten mech. Mógłbyś go zabrać. No cóż, pierwszy raz coś takiego widzę. Więc naprawdę nie mam pojęcia, co z tym może być. Mam to na ubraniu? No cóż, została rozerwana twoja koszula, żeby zrobić z niej opatrunek. No tak, no to czyli to... Troszkę masz tego na skórze. Boże. Nie mógłbyś jakimś materiałem? Ale jak materiałem? No, z fotela, czy coś? No, przecież ci już zrobiłem ten opatrunek, tak? No, ale to coś to... Kurze, mam. Nie zrozumiałem cię przez to, że kaszlesz na mnie krwią, więc... Tracę rękę. No, nasłuchiwanie proszę. Full domen? Oraz Bernard? Dlaczego mnie z nim mylisz? Bo mogę. Serio, ty chcesz... Mam 165% to trudniej. Bernard, tak patrzy... Jakby co to sprzedaje, to 7 leków. Damen, uciekamy. Szybko. Bierze cię pod ramię i... pyta, który tunel? Lewy czy prawy? Ten był... fucking lewy. No ciągnie cię w stronę tunelu. Zostajesz za sobą smugę krwi.
błądzicie tak po tych kanałach dość długo. Może kilka godzin, mniej. Proszę na czujność. Ty nie zdajesz automatycznie. Może jedynki, spróbuj jedynki, może będziesz miał. Dum 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 dum. So close. Bernard odwraca się i mówi: Damen? Co? Jesteśmy martwi. Czy czemu? Wybacz mi! Popchnął cię i pobiegł tunelem. Upadłeś na coś, mięsistego, z gołą skórą. Widzisz, że Bernard zachował się jak chuj. Popchnął cię na mutkę. Poczułeś, jak coś ostrego przebija się przez twoje wnętrzności i wychodzi z drugiej strony. Zauważyłeś swoje własne serce, które zostało zmiażdżone na twoich oczach. To ostatni widok, jaki spostrzegłeś w swoich kilku sekundach. W ostatnich kilku sekundach. Fly, you fools! Umarłeś. Wracając do nas. Śmierć godna gladiatora! Będę wykorzystał ten out of character i go zajebię kiedyś. Kurwa zajebię! Ej, Metalhead! Tak? Siedem tych kryoprecypitatów chodzi według podręcznika, znaczy jeden taki kryopi coś tam chodzi podobno według podręcznika po 10 gambli. Ja mam takich 7, po chyba Michaelu bodajże zmarłym. No, więc 70. Uhu, a te szklanki do wody i whisky? Rzuć sobie D6. Kostek szum. No co za... 2. Czekaj. 25. Ło kurwa, czyli mam 95 gambli. Jestem bogaczem! Ej, to jak to było z tą wodą i jedzeniem? Po 3 za wodę i żarcie. 3 i za wodę i za żarcie. W sumie to paliwko ma. O, ty... To ja tego... Chwila. Oni nie mają moich zębów, prawda? Zresztą wymiana ich będzie kosztowała 200 gambli. Ej, ile będzie... Ile jest dostane za 3 leki na gorączkę soboty, czy jakoś tak? Kostek, patrz do podręcznika. Ale nie mogę tego... Poczekaj, no... 10 za 1. 10 za 1, czyli 30? Tak. Fajnie. No to super. Ile mamy paliwa w tym... W... Kurwa, w motorach, o. Przynajmniej w moim. Cóż... Jest przytwierdzony jeszcze po boku, więc... Na spokojnie powinno wam starczyć do... Smallville. Do Smallville? Smallville. Pojedzie, to co? Dobrze. Jak rozumiem, budzicie się z rana, tak? To ja już tak. Po prostu teraz będę tak. Sobie tam po cichutku siedział i spisywał, co sobie kupiłem za to 10,5 według podręcznika. I ruszacie, jak to nie mam, prawda? Tak, oczywiście z rana jemy, bla bla bla, itp. itd. Dobrze. Ja odpisz sobie właśnie, to wszystko. Ty też. I co, i ruszamy chyba, bo czas nagli. Ruszacie. Nie biegliście za Bookerkę. Przejeżdżacie przez wcześniej wam już znaną miejscowość, gdzie uspokoiliście Michaela. Inne już znane miejsce, gdzie walczyliście. Wieża Vlada Polownika. Nie, wieża... Kiedy była wieża? X czasu temu. Ale o, daleko po Smallville? Nieważne. To... Gdzieś przy moście... Wieża Polownika była obok, jak nas spędzali ten, chyba. Przy moście... Nie. To chyba niedaleko przy moście, który był... Niedaleko wieży zostaliście zatrzymani. Poznajecie żołnierzy nowego ładu z Loganem na czele. Podchodzi do was i mówi... Cóż... Udało wam się. Moi chłopcy jeszcze trzymają Smallville, jednak straty zostały poniesione i duże wśród mieszkańców i wśród nas. Więc teraz proszę ładujcie swoje tyłki do Humvee i jedziemy. Ładujemy tyłki do Humvee. Oczywiście biorę dokładnie. Swoje rzeczy. Ej, Metal, czemu to robisz? Ładujecie się też wszyscy do Humvee i jedziecie z oszałamiającą prędkością. Jest to konwój. 6 jeepów i po 2 ciężarówki z tyłu i z przodu.
Wszyscy wszyscy żołnierze są napakowani, pełni sprzętu i po prostu wyglądają na bardzo dobrze wyszkolonych. Pod wieczór dotarliście do Phoenix. Logan wysiada, nie zamyka nawet drzwi i biegnie. Krzyczy, chodźcie! Ja biegnę też. No ja też biegnę oczywiście i biorę swoje rzeczy. I dobiegacie do jakiegoś władzy. Biegnę. Został on już otwarty. Logan schodzi po drabince na dół. Ja też schodzę. Jesteście też w jakimś podziemnym tunelu z napisem 10 na ścianie. Logan biegnie korytarzami prowadząc was cały czas. Aż do ogromnego silosu rakietowego. Masz paliwo? Tak, mam paliwo i mu daję paliwo, wyjmuję i daję. Nie dawaj mi tutaj przez to. No ale... A, oczywiście, dobrze, zabezpieczone jak widzę. Tak, zabezpieczone oczywiście. Logan je wziął od ciebie powoli i włożył je do jednej z rakiet. Podszedł do konsolki, która się tam znajdowała i mówi... John, czyń honory. Taki jebut! Ała. Nacisnąłeś czerwony przycisk, usłyszałeś 10 sekund do odpalenia. 9, 8, 7, 6, rozwój się alarm. 5, 4, 3, 2, 1. Rakieta wystrzeliła. Poleciała w powietrze i zniknęła na tle zachodzącego słońca. A co w tym czasie wujcie Moloch? Cóż... Jeden z robaczków wujcia Molocha właśnie zaciąga ciało jednego z mieszkańców do fabryki. Ma jeszcze coś tam zacząć kombinować. Rozcina, montuje części... I nagle rozległo się w bazie Molocha, rozległo się coś takiego. Nuclear Launch Detected. Robocik rozejrzał się swoją małą, robaczą główką. To były ostatnie chwile jego mechanicznego życia. Po prostu wyparował. Logan wzdycha, ociera pod czoła i mówi... John, gdzie twoja ręka? Moloch. Starczy? Okej, załatwimy się ją. Ja też nie wrócimy do bazy. Cóż... Nową radę będę miał? Dobra robota. No, na ziemniaka znowu. Więc tak. Każde z was, które przeżyło, ma do wydania 700 gambli w sklepie z podręcznika. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Kupiłem sobie. Używam punktu przeznaczenia. Nie, nie ma. 700 gambli do wydania. John. Dobra, to ja sobie zapisuję z moimi 70. Została ci zamontowana ręka. Problem jest taki, że na plecach tachasz zbiornik z łatwopalną cieczą. Nie, ja nie gram. Poproś Bishopa. Nie może poprosić Bishopa o rękę na ziemniaka? Dobra, nie jest łatwopalna. Ale... Żeby ci nie spalił pleców, musisz wymieniać w niej wodę, bardzo często. Bo inaczej się przegrzeje. Ręka! Ale chcę więcej do zręczności. Nie chciałeś na ziemniaka, to masz na zbiornik na plecy. Dobra, kontynuuj. Czemu on nie chciał na ziemniaka? Trzy rurki odchodzą ze zbiornika na plecach i wędrują do mechanicznej ręki, która jest zakończona trzema chwytnymi ostrzami. Na środku dłoni masz zamontowane coś na wzór palnika. Przy czym, aby działała dobrze, musisz ją oliwić co jakiś czas. I oczywiście schładzać ogniwa radioaktywne na plecach. Nie bój się. Pojemnik broni cię przed promieniowaniem oraz innych. Teoretycznie to się stopi tam wszystko i razem z tobą wybuchnie, jeżeli nie będziesz schładzał co określony czas. Ale... Odzyskujesz zręczność. Ile miałeś wcześniej? 17. Odzyskujesz do 15. I... Dostajesz plus 2 do budowy. Czyli mam 15 budowy. A dlaczego tak mało zręczności dostałem z powrotem? Bo jednak ta ręka nie jest aż tak dobra do strzelania, prawda? Ale to zaraz Możesz ją strzelać, ale ona jest bardziej do uderzania, nie? A ci to wiesz...
I nie masz odporności na ból, jeżeli trafią cię w prawą dłoń, dopisz to sobie. Ale może się zepsuć. No więc... Tyle jeżeli chodzi o kampanię, zaraz rozdamy expy, a potem zostańcie i nagramy komentarz. I dobra, to jest okay? Sobie w wolnym czasie będę...